Obchody rocznicy odejścia do wieczności biskupa Jana Cieńskiego i opłatkowe spotkanie duchowieństwa w Złoczowie. W bieżącym 2022 roku minęła 55. rocznica tajnych święceń biskupich wieloletniego przełożonego parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Złoczowie, obwodu lwowskiego, księdza Jana Cieńskiego. Został on potajemnie od władz komunistycznych konsekrowany w 1967 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego prywatnej kaplicy w Polsce. W tym roku także przypada 30. rocznica odejścia Jana Cieńskiego do wieczności. O jego trudnych losach i ofiarnym służeniu wiernym różnych obrządków opowiadał prefekt lwowskiego seminarium i wychowanek złoczowskiej parafii ksiądz Andrzej Bezkorowajny. Stało się już tradycją, że w okresie Bożego Narodzenia w Złoczowie, w parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w każdą rocznicę śmierci wieloletniego proboszcza parafii 26 grudnia przybywają księża, aby odprawić mszę świętą w intencji niezłomnego świadka wiary, tajnego biskupa Jana Cieńskiego. Po mszy świętej odbyło się spotkanie organizacyjne księży i sióstr dekanatu złoczowskiego oraz wspólne dzielenie się opłatkiem.